Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam gadżet bardzo fajny, który moim zdaniem zasługuje na miano przedstawienia. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam gadżet, który moim zdaniem jest bardzo fajny i zasługuje na miano przedstawienia. Jest to podwójny klips z serii Ergodyne. Jest to model 3400 o kolorze żółtym. Jest to materiał bardzo elastyczny, sprężysty, polimer acetylowy. Bardzo fajny gadżet. Tak jak sama nazwa mówi, jest to klips do rękawic, więc służy do zaczepu rękawic. Można rozdzielić go na pół, więc jedną połówkę można mieć, przypuśćmy, w warsztacie lub w samochodzie, a druga połówka może być zawsze przy sobie. Tak jak ja mam na przykład zrobione na stałe, zawsze przy spodniach, przy kaburze mam jedną połówkę, zawsze mam rękawice przy sobie, ponieważ zdarzało mi się ostatnio, że jak nie miałem jeszcze tu uchwytów, to po prostu albo mi gdzieś ginęły te rękawiczki, albo gubiłem, albo zapomniałem wziąć. Teraz zawsze zaczepiam, zawsze mam przy sobie i nic mi się nie gubi, nie zapominam. Tak jak mówiłem, można założyć również, rozdzielić, założyć na przykład na karabinczyk. Pyk, zaczepiamy na karabinczyk, montujemy na torbę narzędziowo, wieszamy w samochodzie, wieszamy w warsztacie lub zaczepiamy za szlufkę na przykład i zawsze mamy te rękawiczki przy sobie. Używam tego gadżetu już ponad 2 lata. Od tamtej pory nie wyobrażam sobie bez tego współpracy, pracy, ponieważ rękawiczki zawsze są przy mnie, nigdy się nie gubią, zawsze są pod ręką w każdej sytuacji. Jeżeli ktoś posiada z Was taki gadżet, to bardzo miłe komentarze. Oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmików, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, to oczywiście zapraszam do kliknięcia czerwonego przycisku tam na dole, by być na bieżąco z moimi filmikami. Jeżeli filmik się oczywiście podobał, to bardzo mile widziana łapka w górę. Jeżeli nie, to oczywiście łapka w dół. I ja zapraszam do następnego odcinka, który będzie lada dzień. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.